Hej, witajcie wszyscy, tu trzej muszkieterowie po rebrandingu prawdopodobnie. Być może. To bądź bardziej zachwycony jak po rebrandingu. Brzmisz jak zwykle. No bo od miesiąca was proszę o rzeczy, a wy nie. Ja przepraszam. Przecież wysłałem ci swoje. Jestem troszkę zajęty. Okej. Okay. Sprawiam sobie mikrofon, ale żeby kiedy... brzmieć fajnie, internet, żeby brzmieć w ogóle. Ale kiedy już słuchacie to wy, nasi słuchacze, to już jesteśmy po tych wszystkich problemach i możecie cieszyć się naszą stroną internetową, czy coś. Czy coś. My jesteśmy problemami. Tak. Ech. O czym dzisiaj porozmawiamy? No, ja to widziałem całe dwa filmy. A wy o czym chcecie fajnego porozmawiać? I moje są trochę futurystyczne. O, czego to ja nie widziałem? No. Czego nie widziałeś? No, Blade Runnera nie widziałem pierwszego. A, okay. Serial, który ja oglądałem w czasie kwarantanny, też się dzieje trochę w przyszłości, a trochę mniej. Trochę w przyszłości. Czekaj, bo papież Franciszek jeszcze żyje, nie? Tak. I oby żył jak najdłużej, no to właśnie tyle plus miesiąc, mniej więcej. A, okej. Okay. Tak, no tak, to trochę w przyszłości. Okej. Okay. Czy w takim razie zaczniemy od tej bliskiej przyszłości? Chcesz może powiedzieć o Dobrze. Papieżach? Dobrze, nie ma problemu. I będziemy szli coraz bardziej w przyszłość. Myślę, coraz że bardziej to w przyszłość. Tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. A zatem, w czasie kwarantanny gdzieś w tyłu głowy miałem serial, którym parę lat temu, bo w 2016, zachwycali się wszyscy moi znajomi, a mnie jakoś obszedł bokiem. Mowa tu oczywiście o serialu Młody Papież. Historia jest bardzo prosta, tak jak wspomniałem przed chwilą. Zmarł, znaczy właściwie nie jest powiedziane, który papież zmarł, ale zmarł w niedalekiej przyszłości. Okej. Nigdy nie jest wspomniane jego prawdziwe imię, co oznacza, że to w sumie nie musi być nasz aktualny papież, to może być jakiś przyszły. Ale do rzeczy. Zmarł i na jego miejsce zostaje wybrany kardynał Lenny Belardo, 46-letni Amerykanin. Podczas konklawe zostaje wybrany prawie jednogłośnie. I pierwsza scena, żeby was zachęcić do tego serialu, bądź zniechęcić, wygląda tak, że podczas homilii na placu Świętego Piotra wychodzi przed tłumem wiernych, na oczach tych wszystkich wiernych i wszystkich kardynałów, którzy z radością go obserwują, wypowiada słowa: zapomnieliśmy o czymś. Wiecie, o czym zapomnieliśmy? Zapomnieliśmy się masturbować. Wow. Jak się mówi? Wow, such novelty, wow. I tym się zaczyna serial. I powiem ci, że coś takiego przedstawiają trailery. I byłem bardzo bambuzled, kiedy wszedłem w historię tego serialu i byłem wielce zaskoczony, ponieważ nigdzie więcej nikt się nie masturbował. Spoiler. Nie, chodzi mi o to, że jak gdyby cała otoczka reklamowa tego serialu zapowiadała, że to będzie taki hedonistyczny, trochę komediowy, trochę taki satyryczny program, serial pokazujący tam, ho, mamy takiego rubasznego papieża, co to nie umie się odpędzić od tam setek kobiet i tak dalej. A tymczasem to jest polityczny thriller. Okej. Okay. Tam masz tak naprawdę, wiesz, pierwsze 2-3 odcinki to jest rozstawienie pionków na szachownicy, a potem do praktycznie finału pierwszego sezonu i potem finału kolejnego serialu, który jest w sumie spin-offem, a tak naprawdę sequelem,
czyli jak gdyby drugim sezonem, ale o tym do tego zaraz dojdziemy. Okej. Okay. Masz po prostu rozstawione, masz ruchy tych pionków, które się rozstawiły w pierwszych trzech odcinkach. Tak, każdy coś knuje, każdy próbuje kogoś innego ugryźć, kiedy ktoś coś o czymś rozmawia, to ty jako widz nie jesteś pewien, czy on to mówi szczerze, czy on kłamie, żeby coś zyskać. No. Wiesz, praktycznie gdyby nie to, że akcja dzieje się w Watykanie, to prawdopodobnie nie miałby tylu kontrowersji i prawdopodobnie tylu ludzi by go nie obejrzało, ale to wciąż byłby dobry political fiction na równi z pierwszym sezonem House of Cards. No to w sumie, jak nie wiem, tak jak powiedziałeś o tej pierwszej scenie, to że tam zapomnieliśmy się masturbować, to brzmi dla mnie tak średnio, w sensie... Jak początek tak, każdego serialu na Netflixie. Tak, brzmi to taka satyra, nie, że takie, o, będziemy się teraz śmiać z tego, jak tam chrześcijaństwo, czy jak tam kościół katolicki jest zabetonowany i tak dalej. No. Po czym po tej pierwszej scenie, po intrze, okazuje się, że ta homilia to był jego sen. A, okej. Okay. Nie jest to mój ulubiony rodzaj rozwiązywania takich rzeczy, no ale okej. Okay. Ale wiesz, jak gdyby z tej pierwszej sceny, która tam trwała 5 minut, zbudowali cały trailer serialu, nie? To trochę tak jak... trochę to tak jak były, wiesz, trailery do Avengersów. No tak. Tych ostatnich, nie? Że one coś tam pokazywały, ale tak naprawdę okazywało się, że zupełnie inaczej. Że to nie jest ważne tak naprawdę. Tak, że tak naprawdę pokazali ci pierwsze 15 minut tego endgame'u i na nim zbudowali całą marketingową machinę, nie? Tak, tak. Później, po Młodym Papieżu, kiedy już go skończycie, na HBO Go dostępny jest także ten drugi sezon, o którym mówiłem, który nazywa się Nowy Papież, który też zmienia trochę całą jak gdyby całą ideę tego serialu. To już nie jest political fiction, staje się bardziej takim poetycko-metaforycznym dziełem, takim bardziej lirycznym, można by powiedzieć. Więcej jest właśnie jakichś nawiązań do na przykład filozoficznych rozważań członków Kościoła katolickiego, do jakichś wierszy, które pojawia się nowa postać, która mówi praktycznie wierszem cały czas i zawsze to jest jakiś tam jakaś jego sposób na styl życia, nie? Aha. Jest to zupełnie... Nie zepsuję teraz. Jest to zupełnie trochę inny ton. Troszkę spokojniejszy. To już nie jest takie emocje i kto kogo tutaj zaraz zaskoczy. Ale też przyjemnie się to ogląda. Okay. No i finał drugiego sezonu chyba kończy całkowicie serial. Więc fajna formuła zamknięta w 19 odcinkach. Polecam. Okej, okay, to brzmi tak zachęcająco w sumie całkiem. Zastanawiam się tylko, czy... mówisz, że to jest takie bardzo polityczne i ja nie jestem jakimś wielkim fanem polityki. Czy to ma w sobie takie... Nie wiem, ma w sobie coś jeszcze oprócz takich rozgrywek politycznych? Czy to jest... Ma na pewno dobrze stworzonych bohaterów. Ma bardzo fajnie rozpisanych bohaterów, których sympatią czy antypatią i po prostu losami, które ich które się dzieją też jesteś w stanie przykuć się do ekranu. Okej, okay, to też masz, brzmi... wiesz, masz właśnie papieża, którego gra Jude Law. Masz bardzo charyzmatycznie grający, tam masz Diane Keaton, która gra doradcę papieża, siostrę Mary. Aha. Masz sekretarza stanu Watykanu, kardynała Vojelo, który po prostu jest chyba najciekawszą postacią z nich wszystkich. Masz, wiesz, masz też takie
poza polityczne, oczywiście wątki też są pojedynczych tam bohaterów, które gdzieś tam się na końcu w jakimś suspensie splatają i rozwiązują. No ja byłem zauroczony tym serialem, dlatego wam go polecam. Mhm, okej. Okay. No, brzmi fajnie. I myślę, że jeśli będę miał ochotę akurat na coś takiego, to będzie jedna z tych rzeczy, którą chciałbym obczaić. No, tak jak mówię, no ja byłem nastawiony do tego, że to będzie taki komedia satyryczna, może jakiś tam, że główny bohater będzie hedonistą, że będzie tam, to będzie bardziej taka najazd na kościół niż jakieś hasło. Zwłaszcza, że to jest serial produkcji całkowicie europejskiej, nie? Czyli typowe europejskie artystyczne kino. A idzie się przed tym jakoś, że tak powiem, nie wiem, odmurzyć, zrelaksować, czy to jednak wymaga nie, od ciebie cały czas? To jest, przynajmniej pierwszy sezon wymaga od ciebie ciągłego, uważnego obserwowania, patrzenia, wiesz, tam, żeby rozgryźć część intryg, musisz naprawdę obserwować drgania mięśni twarzy podczas dyskusji. To jest akurat fajne, bo to jest takie, że trochę wymaga myślenia, nie? Mimo wszystko. Tak, to nie jest serial, przy którym się relaksujesz przy piwku, nie? Okej. Okay. To już dużo rzeczy mam w internecie teraz do oglądania takich, co też się nie mogę zrelaksować przy nich. Może na jakiś przyszły czas. Dokłady! Niestety. No. Dobra. Ej, no to jest fajna polecanka. Generalnie ja nie jestem jakimś wielkim fanem takich politycznych rozgrywek, ale jak mówisz, że są fajnie też poprowadzone postacie, to w sumie bardzo chętnie tak, to... Tak, praktycznie wiesz, to jest, tam nie masz czarnych i białych postaci, nie? Tam każdy jest w spektrum szarości. Więc ktoś, kto na początku okazuje się strasznym potworem, okazuje się, że tam, nie wiem, kolekcjonuje znaczki i coś, nie? Że jak gdyby pokazują też ludzką stronę każdej osoby, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Przynajmniej w pierwszym sezonie. W drugim sezonie jest troszkę z tym gorzej, ale też się go ogląda całkiem przyjemnie. Okej. Okay. To brzmi spoko. Tyle ode mnie. Okej. Okay. Idziemy w przyszłość dalej parę lat. Dobrze. Ja bym powiedział, że nawet obecną przyszłość, jeśli mogę w takim razie. No. Tak, bo ja bym chciał książkę polecić. Okej. Okay. Jest to książka pani Kate Devlin i nazywa się Seks roboty o pożądaniu nauce i sztucznej inteligencji. Kurczę, no tak too long didn't listen, to muszę polecić. To jest bardzo dobrze napisana, popularna naukowa książka. Nie wiem, kurczę, właśnie się zastanawiam, czy przez to, że ostatnio nie jeżdżę autobusem, bo nie mam dokąd i prawo nie pozwala, czy dlatego, że mam taki sam syndrom jak z Wiedźminem. Strasznie długo ją czytam. Z każdą stroną czuję właśnie, że jestem coraz bliżej końca i mam takie, o kurczę, nie? Jest naprawdę fajna. O czym ona jest? No, seks w robotach, krótko mówiąc. Dłużej mówiąc, trochę mnie rozprasza się, nieważne. Dłużej mówiąc, przechodzi przez wszystkie w zasadzie od prehistorii do nowoczesności względem wszystkich gadżetów erotycznych, które powstały na świecie. I to w taki właśnie nie sposób heheszkowy ten, tylko faktycznie naukowy. Dlaczego powstawa? Masz moją uwagę, to brzmi ciekawie bardzo. Dobrze, zróbmy już tego mema. Masz uwagę Salema, a ja powiem uwaga spoilery. Nie słuchaj, nie mów dalej. Jak może być spoiler z książki popularnej naukowej? Dym sam, no. Nie, dośmiałem się. No. Powiem tak, ustawiłem, że może jak wejdą na kanał, to że może będą mieli wyciszone mikrofony. Więc... Tak. Tylko wspominam po cichu. Okay. Jest bardzo fajne, ponieważ... I się nie dowiemy, dlaczego... Rozszerzenie swojej wiedzy. Przez chwilę cię ścięło i powiedziałeś, jest bardzo fajna, ponieważ... Ponieważ... daje tutaj też kilka źródeł... Tak, podaje raczej większość źródeł, z których korzystała, przy czym na koniec jest bardzo fajny skrót takich najbardziej polecanych przez autorkę...
czy to źródeł pisanych, jak i też plików wideo, no bo jeśli mowa o robotach, to warto obejrzeć coś, jak te roboty działają. W książce jest masa przykładów, w zasadzie jest pełno rzeczy podanych nie tak ogólnikowo, tylko podane przykłady, jakie to są roboty, co wpłynęło na rozwój. Przy okazji właśnie nie zamyka się tylko w clue tego tematu, tylko pokazuje właśnie, skoro są seks roboty, to musiały być jakieś roboty. Potem te roboty rozwinęły się w roboty społeczne, są podane właśnie rodzaje tych robotów, kiedy one powstawały, co napędzało ten biznes. Są podane najważniejsze osoby, które właśnie chcąc, nie chcąc doprowadziły do tego, że obecnie mamy rozwój wszystkich androidów i ginoidów, tak? Ponieważ, jak też wyjaśnia autorka, androidy to są roboty, które przypominają mężczyznę, a ginoidy kobieta. To ciekawe rozróżnienie. Tak, jest to kilka właśnie też takich ciekawostek, których z jednej strony tak człowiek czyta i myśli, a przeczytam znowu o czym już wiele razy słyszałem. Na przykład jest tutaj strona, powiedzmy, wspomniany robot Asimo, który pewnie coś wam mówi. Mm-hmm. I też jest właśnie uwaga, że przedstawiciele Hondy twierdzą, że nazwa robota wcale nie ma nic wspólnego z nazwiskiem pisarza. To tak, niby taka krótka informacja, ale ciekawe. Że niby tak przez przypadek wyszło. Jestem dopiero na trzecim rozdziale, więc też to nie są spoilery z 10. Okej. Fajne są wstawki tej autorki w stylu, powiedziałbym, XKCD. Aha, alt teksty w sensie? Tak, tak. Są jakieś, powiedzmy, gwiazdki w stylu, nie wiem, kazała narysować córce robota i gwiazdka. Musiała jej najpierw wytłumaczyć, że nie chodziło mi o trójosiowego, coś tam. Takie głupawe, ale nie śmieszą. Okej. Okay. No i cóż, no polecam szczerze. Słuchacie ludzie Inside Baseball, lubicie słuchać o penisach, tu macie o robotycznych penisach, więc to jest... To brzmi fajnie. Ultimatywne. Powiedz jeszcze raz tylko, jak się nazywała ta książka, bo aż tak mi nie wpadło to w ten. Papież jest łatwy do zapamiętania. Tak. No to jest też bardzo prosty tytuł. Seks roboty o pożądaniu, nauce i sztucznej inteligencji. Okej. Okay. Nie wiem czemu, jak ja czytałem o robotach, to słyszałem o tym, że to musiałem czytać o tym, że Amerykanie ten swoją własną gospodarkę napędzali przez zwiększenie ilości robotów, a zmniejszenie ilości płac. Rise of the Robots też polecam. Okej. Okay. Czy jest tam o penisach? Nie, ale jest o sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja to prawie jak sztuczne tenisy. Trochę na pewno, każdy ma na myśli. Czy ten robot myśli o penisach? Nie, no to nie jest sztucznie inteligentny. Okej. Okay. Tak, są tu też takie przemyślenia właśnie na temat na przykład Sophie, też pewnie słyszeliście, czyli pierwszy robot, który dostał obywatelstwo w Arabii Saudyjskiej. Tak, ale ten robot wydaje mi się zawsze takim skamem, jak go widzę. I właśnie też jest tutaj ta dyskusja podjęta, że właśnie z jednej strony jest mówi się o tym... taką creepy twarz, okej. Okay. Tak, tak, no bo też jest nawiązanie tutaj do tego, że w 2010 toczyły się w parlamencie Wielkiej Brytanii rozmowy na temat niekoniecznie praw robotów, ale praw robotyki, czyli co jest etyczne, co jest nieetyczne. Ale to przecież Unia Europejska klepnęła chyba w 2016? Tak, tak, było to przyklepane. Właśnie tam też jest to, że roboty nie powinny idealnie przedstawiać człowieka i właśnie oni w tej Sofii mówili, że dlatego zostawili na przykład tył głowy przezroczysty, że widać całe jej systemy, żeby właśnie było to zaznaczenie, że to jest robot wprowadzony do produkcji, ale który nie przypomina idealnie człowieka. Był. No, jeśli ktoś jest deep into temat, no to widzi tutaj zbiór ciekawostek. Nie? Jeśli ktoś się chce zapoznać, to jest naprawdę dobry wstępniak. Ja jestem zdania, że roboty powinny wyglądać jak ludzie, jeżeli chcą. W sensie bardzo mi się podoba idea omników z Overwatch, nie? Że one mają kształty ludzkie, ale jednak przez to, że mają tam jakieś te, nie wiem, jak to się nazywa, siłowniki na zewnątrz, to widać, że jednak są roboty, nie? Tak, tu też jest opisany ten system właśnie, który jest nazwany Doliną Niesamowitości, czyli tego, że cały czas patrząc na roboty, no to wydaje nam się, że rozpoznamy, kiedy one będą jeszcze robotami, a nie ludźmi. Tak, tak. Bo cały czas widzimy w nich to jakieś takie właśnie nienaturalne rzeczy. Jakby ta Dolina Niesamowitości to jest bardzo to, dlaczego Sofia wygląda źle. Tak, tak.
Bo ona tak jakby przypomina człowieka, ale nie zgadzają się detale i to powoduje, że ten... Podczas gdy takie roboty, które mają płaski ryj i po prostu narysowany uśmieszek czymkolwiek, już wyglądają spoko dla nas. I ktoś właśnie tam uzasadniał zdanie M, czyli że powinniśmy tworzyć jak najbardziej zbliżone te roboty do ludzi, no, jeśli chcemy, ponieważ zawsze będziemy i tak widzieli w nich te różnice. No, aż w końcu nie zobaczymy. W końcu będziemy się z nimi żenić i robić dzieci. Tak, właśnie. Dobrze, to teraz a troszeczkę a propos robotów, które być może to jest spoiler, nie będę tego mówił, nieważne. A propos trochę robotów, ale nie do końca. Ja widziałem taki film, który jest stosunkowo świeży, chyba z 2017 roku. Blade Runner 2049. Co oczywiście napisałem 2077, wiadomo dlaczego. No, ja widziałem pierwszą część Blade Runnera, potem nie widziałem pozostałych 2048, więc się nie wypowiem. 2046. Ale tak, dobra. Nieważne. Nie, 8, dobrze. W każdym razie. Blade Runner 2049 jest chyba z 2017 roku, tak jak wspominałem. Wy go nie oglądaliście, prawda? Nie zdarzyło mi się. M? Nie, nie, tak jak wspominałem, nie oglądałem. Jasne, jasne. Czy mogę wam, że tak powiem, spoilerem zarzucić, czy wolicie nie? Tak. Jeżeli ten spoiler jest bardzo dużym plot twistem na koniec, to nie, ale jeżeli to jest po prostu, że o, koleś jest... W sensie, jeżeli to jest spoiler w stylu Luke jest synem Vadera, to nie. Okay, ale jeżeli to jest spoiler, że tam... Wiesz, że nie wiem, dobra, to rozbija się spoiler... samochodem, to jest spoko. To jest spoiler mniej więcej z pierwszego pół godziny filmu, czyli no stosunkowo niedużo, bo ten spoko. Film ma chyba 2,5 godziny. Jest dość mocno zasugerowane, że tak jak... A właśnie, bo też ktoś mógł nie znać Blade Runnera, tak jak na przykład Kamil. Chodzi o to, w świecie Blade Runnera to jest taki... jak się nazywa, cyberpunk, tak, cyberpunk, który, w którym stworzone są takie półroboty, ale trochę biologiczne, czy takie no, półroboty, właśnie... pół istoty żywe, to jest takie bardzo niejasne. Właśnie się ostatnio na to zastanawiałem. Tak? Tak bardzo niejasne wydawało mi się i wydaje mi się, że to były po prostu klony, to nie były... że trochę na wyrost było użyte słowo android, bo to były zasadniczo wzmocnione genetycznie klony. No właśnie... Właśnie, nazywa się je replikantami i to są... No, można, no, ale jakby... Oni mówią androidy mimo wszystko. No to można powiedzieć, że to są takie bioandroidy, w sensie to są klony, które są zaprogramowane w konkretny sposób, może są... tak? O, to są takie klony, nie, to są takie androidy, jak w Neon Genesis Evangelion, Ewangeliony były mechami. Są mechy. Tak, to jest trafne porównanie. W każdym razie, są takie istoty, które są hodowane sztucznie przez ludzi, są biologiczne, w sensie mają wnętrzności, mają krew, tylko są od ludzi silniejsze. Nie wiem, czy są mądrzejsze, chyba nie aż tak. Mogą być trochę mądrzejsze. Są podobno pozbawione duszy i ogólnie zostały zaprojektowane tak, żeby być czyli takimi... Czyli coś jak w Gwiezdnych Wojnach klony. Tak, tylko że... Nie. Okej, okay, no. Okej, okay, rabini, kłóćcie się. Jak jest w Gwiezdnych Wojnach? Bo ja nie jestem specem absolutnie. Klony nie były wzmocnione w żaden sposób, miały tylko przyspieszony okres starzenia się, to były 1:1 Jango Fett. A, tak, ale byli też poddani specjalnemu treningowi, nie? No tak, ale nie były wzmocniane na starcie, w sensie to ciągle były okay. Po prostu bezpośrednie klony jednego człowieka, którego geny były bardzo korzystne do tego, żeby przejść rygorystyczny trening mandaloriański. Okej. Okay. No dobra. W każdym razie, są takie istoty, które są biologiczne, mają wnętrzności i są w pewien sposób zaprogramowane przez ludzi do tego, żeby im służyć. Dawno, dawno temu firma, o Jezu, jak się nazywała, zapomniałem, nieważne to jest. Jest firma, która je produkowała
I część z tych, jak to nazywają, androidów, uciekła, ponieważ one były zaprogramowane tak, aby po jakimś czasie umrzeć. Coś jak ludzie. I one stwierdziły, tak jakby uciekły, mając w sobie takie ludzkie uczucia. Właśnie dotyczące tego, że nie chcą umrzeć po prostu, no nie? Że boją o to się chodziło, śmierci. Że musiały umrzeć tam w przeciągu 5 czy 6 lat, zanim zaczną się u nich wykształcać emocje tak, i... Tak. I... well, dusza. Tak, i mniej więcej tego dowiadujemy się w pierwszym Blade Runnerze, tym starym z... nie pamiętam, z lat 80. chyba, nie? 84. bodajże. Już sprawdzę. No. W każdym razie. Z tego starego Blade Runnera dowiadujemy się... 82. Okej, okay, super. Gra tam oczywiście łowca androidów Harrison Ford. I łowca androidów to jest właśnie koleś, który jest zatrudniony chyba przez policję nawet, do tego, żeby likwidować takie androidy, które uciekły. Tytułowe, warto tak, też dodać, Blade że ta Runner, jednostka czyli... to jest tytułowa jednostka Blade Runners. Tak, Blade Runner, czyli łowca. Biegający po ostrzu. Tak, biegający po ostrzu. Biegacz ostrza. W każdym razie, mniej więcej taką fabułę ma pierwszy film, nie będę go opowiadał dokładnie. W każdym razie, drugi film jest znacząco w przyszłości. Myślę, że 40 lat? Albo 30? 30? No. 30, ponieważ akcja... Przepraszam, że ci wejdę. Tak, jasne. Będę dopowiadał. Akcja pierwszego dzieje się w 2019 roku. O, czyli okay. Od pół roku nosimy płaszcze i mamy latające samochody. Tak, i takie spluwy, które potrafią przestrzelić wszystko. Tak, i gigantyczne reklamy wyświetlane na budynkach. O, wait. Tak, ale to mama akurat. W każdym razie, to jest, jak wspominałem, spoiler z pierwszych pół godziny. Jest mocno zaimplikowane, że w jakiś sposób androidom, które uciekły, udało się dokonać cudu, czyli jeden z androidów miał dziecko, co było wcześniej rzeczą, która się nie zdarzała i która jest takim swego rodzaju ewenementem w tym świecie. I główny bohater to jest znowu, jest to Blade Runner, nie jest to ta sama osoba, jest to nowy bohater, który jednocześnie jest androidem nowej generacji i pozbywa się androidów starej generacji, które uciekły. Tak w skrócie. Pracuje dla policji i jakby widzimy wszystko przez perspektywę tego, jak on to widzi. Jest bardzo wyprany z uczuć, przynajmniej na początku jest bardzo wyprany z uczuć, bardzo taki skrupulatny i oczywiście musi się coś w tym filmie stać. Nie będę mówił dokładnie co, ale jakby ma to związek z tym, co powiedziałem, czyli jest sugerowany, że androidy mogą mieć dzieci. Film jako taki jest dość długi, 2,5 godziny trwa, z tego co pamiętam. Jest przepiękny. Jeśli lubicie oglądać filmy dla samego widoku, to jak najbardziej warto obejrzeć tego nowego Blade Runnera. Jeśli muzyka też jest bardzo przyjemna, ogólnie wizualia, ta strona multimedialna może tego filmu jest naprawdę fajna. Fabuła jest też bardzo sensowna. Na szczęście nie ma tam za dużo postaci. Jest kilka postaci, które non-stop się przewijają. Jest nasz jakby główny bohater, który jest androidem. Jest jego partnerka, można by to tak nazwać. Partnerka, dziewczyna, żona, która jest z kolei AI, czyli który wyświetla się w formie hologramu kobiety, która ją gra po prostu. Jest szefowa policji, jest gość, do którego teraz należy ta firma, która produkuje androidy, jest jego asystentka i do tego jeszcze parę postaci, o których nie wspominam, ponieważ są to drobne spoilery i nie chcę, że tak powiem, odkrywać wszystkich kart. Natomiast nie jest tam za dużo postaci, postacie się przewijają, są bardzo sensownie wykorzystane. Jedna uwaga co do postaci.
jak wspominałem, jest tam aktualny właściciel tej firmy, która tworzy androidy. Jest on grany przez Jared Leto. Nie pamiętam, jak się nazywa ta postać w filmie, ale nie wiem, czy widzieliście kiedyś filmy z Jaredem Leto. Ja widziałem, łącznie z tym Blade Runnerem, widziałem 3. I o ile jako Joker mi się bardzo średnio podobał, o Jezu, jak się nazywał ten film? Jak coś po łacinie to było. Nemo? Nie. Requiem dla snu? Tak, Requiem dla snu, właśnie. To tam uważam, że był bardzo sensowny. Tak tutaj nie jestem pewien, czy zawinił on, czy zawinił scenariusz, ponieważ ta postać, którą gra Jared Leto, jest bardzo... Nieciekawa. O, właśnie, Wallace. I Wallace Corporation się chyba nazywa ta firma w ogóle. Tak mi się teraz kojarzy, jak usłyszałem nazwę, w sensie nazwisko. Nie jestem pewien, czy właśnie wynikło to z tego, jak ona jest zagrana, czy z tego, jak ona jest po prostu napisana, ale moim zdaniem ta postać nie wnosi za dużo do filmu. Dużo więcej wnosi do filmu jego asystentka, z którą jest też trochę więcej scen, co jakby jest logiczne, że wnosi więcej do filmu w ten sposób. Ale jako postać ten gość Wallace jest dość słaby i mam wrażenie, że to jest albo trochę nie do końca dobrze zagrane, albo nie do końca dobrze napisane. Natomiast główny bohater jest, pomimo że jest, nie ma w nim właśnie za dużo historii, moim zdaniem jest zagrany świetnie. I tylko przypomnę sobie oczywiście, bo nie pamiętam, jak się nazywa aktor, który go grał. Jest to dość znany aktor, Jezus Maria. Mówisz o Harrisonie Fordzie? Nie. Z drugiego Blade Runnera. Aha, bo się... Ryan Gosling? Tak, Ryan Gosling. Ryan Gosling moim zdaniem zagrał w tym filmie świetnie. Ma bardzo, jakby ten bohater przez większość czasu ma taki bardzo domyślny wyraz twarzy i jedyne co... Tak, ja wiem, to brzmi śmiesznie. Typowy Gosling. Tak, ale to brzmi śmiesznie, ale to bardzo dobrze działa w tym filmie. On ma naprawdę taki bardzo domyślny rodzaj wyraz twarzy, czasami zmarszczy brwi trochę albo coś, ale to jest tak, jak sobie wyobrażasz, takiego służbiste, jeszcze w połowie jakby do tego zaprogramowanego, do tego, żeby wszystko robić bardzo skrupulatnie. To naprawdę zajebiście działa w tym filmie i ja jestem po prostu, to nie wiem, uważam, że to jest albo super dobrana rola, albo jest bardzo dobrze zagrana, no ale wiadomo, jak gra Ryan Gosling, nie? Jak Android. Tak, troszkę. W każdym razie. Przyznam, że był na mojej liście ten film już jakiś dłuższy czas, ale niestety znikał z portali, na których był dostępny, zanim zdążyłem go obejrzeć. No. Nie było szans, żebym no. go sobie obejrzał, jak gdzieś się pojawi, na pewno go nadrobię. Tak, ja bardzo gorąco polecam. Jest to jednocześnie super ładny i przyjemny wizualnie film. Jest taki... ma takie przyjemne dłużyzny. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale on ma takie sceny, które są troszeczkę przeciągnięte, ale to one są tam po to, żeby pokazać świat, nic nie mówiąc, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobre. Tak wizualnie pokazują, jak ten świat jest skonstruowany, nie? Że gość wychodzi z jakiegoś tam namiotu takiego, który jest na zewnątrz, w którym coś hoduje, przechodzi jakąś dekontaminację, zdejmuje strój, stawia garnek na gaz i tak dalej. I to pokazuje, pomimo że on nic nie mówi i ta scena, i to się tak jakby tak ciągnie, to jakby pokazuje, jak ten świat działa, pokazuje życie tego człowieka. I to naprawdę super działa i tego jest w tym filmie pełno. I jakby są też twisty fabularne, w które nie chcę się bardzo zagłębiać, które moim zdaniem są bardzo sensowne i nie czułem się oszukany albo taki, aha, no teraz sobie wymyśliliście Deus Ex Machina, super. Nie, moim zdaniem są naprawdę spoko. I jeśli tylko będziecie mieli okazję, ja gorąco polecam Blade Runner 2049. Naprawdę dobry film. No. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym Blade Runnerze, bo chciałbym tutaj wspomnieć, że w tym roku na święta, mam nadzieję, że wyjdzie Duna, tego samego reżysera. Duna. Która po prostu dla mnie jest jakimś cholernym miszmaszem, jeśli chodzi o obsadę, bo
zebrali naprawdę, kogo tam nie ma. Ja szczerze mówiąc widziałem tylko, że Duna będzie i miałem chęć ją obejrzeć, ale nie zagłębiałem się bardzo w to, kto tam gra i... Więc tak. Jeśli były jakieś trailery, to też nie wiem. Nie, nie ma trailerów, są tylko zdjęcia. Pokazały się pierwsze zdjęcia. Gra tam z tych bardziej znanych osób. Gra tam Jason Momoa. Okej. Okay. Josh Brolin. Dave Bautista. Muszę sobie... dobra. Thanos, Jason Momoa. Aquaman, Thanos. Okej, okay, okej. Okay. Dave Bautista, czyli ten zielony ze Strażników Galaktyki, Drax. Okej. Okay. Biały bardziej, ale tak. Do tego jeszcze ten Oscar Isaac gra księcia Letydę. To jest Paul Dameron. Mhm. Jedną z Freemanek gra Zendaya, czyli nowa Mary Jane z filmów Marvela. Aha, okej. Okay. Ej, no to faktycznie dość duży rozrzut mają. Mają bardzo blockbusterową obsadę, co sugeruje, że ten film ma naprawdę budżet wypchany po pęczki. Do tego jeszcze właśnie ten reżyser, który już jak wspominałeś, Blade Runnerze, lubi pokazywać rzeczy nie mówiąc nic, zapowiada naprawdę ciekawe kino. No ja czekam. Tym bardziej, że Duna nie miała żadnego sensownego filmu do tej pory. No, nie miała. Chyba tak? Miała serial w 2000 roku, który raczej chyba nie był zbyt dobry, bo go nie kojarzę. Ale miała też film z 1984 w reżyserii Davida Lyncha. Może. Ten film jest na tak wysokich dropsach, że warto go obejrzeć po pijaku. Okej. Okay. Mówcie jeszcze przez sekundę, bo coś chcę. Jest. Ja bardzo jakby cieszę się na Dune, bo pamiętam, znaczy nie pamiętam za dużo z książki, a pamiętam, że całkiem mi się podobała, przynajmniej ta pierwsza. Nie no ja przez pierwszą przebrnąłem w pewnym momencie już z wielkim trudem, ale im dalej jestem od czasu, kiedy ją przeczytałem, to chyba podoba mi się coraz bardziej, w sensie, bo to nie jest do końca takie science fiction, tam masz bardzo dużo jakiegoś filozoficznego... No tak. To jest bardziej taka... O, właśnie, jeszcze Javier Bardem gra w tym. Dobra, może inaczej. W Dunie. Czekaj, Javier Bardem. Muszę zobaczyć. On grał tego złego w To nie jest kraj dla starych ludzi i w ostatnich, okay. W ostatnich Piratach z Karaibów. Tylko mi się wydaje, że na tym screenie, co wrzuciłem, to gość wygląda identycznie jak myszowór z Wiedźmina, tylko w zbroi. Tak, wydaje ci się. Okej. Okay. Trochę jest podobny. Znaczy to jest ten Oscar Isaac, nie? To jest aktor grający Paul Damerona. Tak. No, trochę wygląda jak myszowy. W każdym razie mogłeś mieć skojarzenie, no. Wracając do mojej myśli, że ta książka jest taka bardzo wręcz biblijna, mitologiczna. Tam jest bardzo dużo takich filozoficznych rozważań, jakichś opisów, czy też opisów całego tego świata. Frank Herbert stworzył cały ten ekosystem, nie? Stworzenie samej Duny zajęło mu chyba z 7 lat, a dopiero potem zaczął pisać książkę. W sensie samej planety. Mówił ci o Antarktydzie, nie? No, że wiesz, że rozkminiał, skoro to jest pustynna planeta, skąd tam jest tlen, skąd oni czerpią jedzenie, rośliny, wodę i tak dalej. To wszystko jest w książce wyjaśnione. I czyta się to cholernie ciężko. Tak. Ale mówię, więcej opisów piachu na przykład, nie? Tak, ale im dalej jestem od tej książki, tym bardziej jak gdyby dociera do mnie, jak wiele pracy jest to włożone, nie? Porównując ją z każdą książką, którą można przeczytać jakimś innym sci-fi, no to te wszystkie sci-fi zawsze wyglądają tak bardzo płytko, no. Nie wiem, to tak jakby porównywać
nową nadzieję z Dune'ą, bo tam też była pustynna planeta, czy tam mroczne widmo. Też wydaje mi się, Dune'a ma potencjał na posiadanie takich właśnie widoków, które moim zdaniem bardzo dobrze wyszły w Blade Runnerze i w tym. I właśnie w Dune'ie mogą też bardzo fajnie wyglądać, bo mam wrażenie, że ten po prostu reżyser ma jakieś takie dobre oko do takich przyjemnych czy ciekawych widoków po prostu. Mm-hmm. Ten nowy Blade Runner ma bardzo dużo widoków na miasto z góry i to jest jakby jest taka to, że jakby główny bohater porusza się takim latającym samochodem, jak wszyscy wiemy, latające samochody w przyszłości i jest bardzo dużo widoków z tego, jak on leci nad czymś, gdzie możesz się jakby bardzo, bardzo jasno widać, jak co się dzieje w tym miejscu, no nie? Jeśli leci nad miastem takim żyjącym metropolią, no to wiadomo, będą tam więcej samochodów, będą światełka, będą te reklamy słynne i tak dalej. I będzie leciał nad rozwalonym miastem, to wszędzie będą wraki, jakieś wystające gówna, metalowe pręty. Jeśli będzie leciał nad złomowiskiem, to wszędzie będzie wszystko rozdupione, będą hałdy złomu, gdzieś w oddali będzie statek, który wyrzuca kolejny złom na hałdy. To też tak bardzo przyjemnie się komponuje, jak widzisz, że za każdym razem, kiedy podróżujesz, dostajesz taki ładny widoczek, który się przewija przez jakiś czas przez ekran. I w Dune myślę, że to też może bardzo dobrze działać. Mhm. Ja na przykład kojarzę Dune jako coś, co z perspektywy czasu przypomina mi taki podręcznik, który bardzo dobrze opisuje mechanikę RPG. Mhm. W zasadzie opis świata, tam te postaci nieraz wydawały mi się w tej książce poboczne, że one tam po prostu są nie, tak, takie czasy bohaterem, są opisywane. Głównym bohaterem Dune ewidentnie jest sama Duna. I tak. Gigantyczne czerwie, na których można podróżować. Jakoś trzeba sprzedać tę mechanikę. No, ale ogólnie fajnie, że teraz trendy są znowu bardziej sci-fi'owo cyberpunkowe, bo to daje nadzieję na dobre produkcje, daje też nadzieję na chujowe produkcje, ale z tego morza gówna zawsze można coś wyłapać. Na przykład bardzo mnie zmęczyło już post-apo i cieszę się, że pomału odchodzi do lamusa te wszystkie zombie apokalipsy i inne takie. No, to prawda, zombie apokalipsa się trochę przejadła. W sensie, no ja lubię, no ale rozumiem pewnie materiału. W sensie, w pewnym momencie miałeś 7 seriali, 4 filmy kinowe i nie wiem, grę komputerową o zombie. Tak, zjadłem to je miesiąc. Wszystkie i były okropne, ale bardzo mi się podobały. Ale to znaczy, rozumiem totalnie zmęczenie materiału i ja też się cieszę, że to będzie coś ciekawszego niż kolejna zombie apokalipsa, albo kolejny koniec świata, albo kolejne, co było wcześniej? A, filmy przygodowe z a la Indiana Jones. No, no i kino superbohaterskie, nie? Pierwsza fala kino superbohaterskie. Już się kupowało te najtańszych superbohaterów w latach 2000 i robiło się o nich filmy. W ogóle nie wiem, czy macie też tak, ale odkąd poszedł ostatni film o Avengersach, to dla mnie jest tak, jakby kino superbohaterskie się skończyło. Zupełnie nic dla mnie nie istnieje i nic tak, jakie superbohatery? Przecież wszystko skończyło. No bo w sumie nic takiego solidnego nie wyszło, nie? Co wyszło? Wyszedł Spider-Man? No tak, ale on jak gdyby też zamykał, on jakby był taką trochę sceną po napisach. Tak, to prawda. Ale nie wiem, mam takie wrażenie, w sensie, tak jakby na nic nie czekam, wiem, że pewnie coś będzie, ale mam takie wrażenie, że to znaczy, wiesz co, kolejny film, jaki Marvel zaproponował, to była Czarna Wdowa, która tak między Bogiem a prawdą to hashtag nikogo. Może jakby te 5 lat temu wyszła, to by się ludzie tym podniecali. To samo DC nic nie proponuje, nie? Ostatni film superbohaterski DC to był Joker. No, powiedzmy, że DC, powiedzmy, że superbohaterski. Ale tak, no jakby z uniwersum. Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że
nie zamyka to w jakimś stopniu, po prostu nie wyrzucają nic nowego, tak? Batman podobno jest w produkcji, który też już jest trochę zmęczeniem materiału, bo to jest kolejny reboot o Batmanie, trzeci w przeciągu ostatnich 10 lat. Batman zaczyna cierpieć na to samo, co wcześniej Spider-Man cierpiał. No, Spider-Man chyba znaczy nadal miał 3 jakby edycje, tylko chyba ta jest już ostateczna, nie? Raczej. No teraz masz teoretycznie dwie równoległe, nie? Jedną należącą do Marvela, a drugą, która należy do Sony, to jest Spider-Universe. No tak, ale Spider-Universe to jest właśnie. To nie jest tak, że one konkurują ze sobą, nie? One mogą na luzie istnieć w tym samym momencie. A jak wychodził Amazing Spider-Man, to było takie. Pamiętacie Spider-Mana? To się nie wydarzyło. Robimy od nowa wszystko. Nie? No, ale tak jest teraz z tym Batmanem, nie? No tak. Tylko teraz ludzie myślą, uważajcie, ten Batman się nie wydarzy. Nie, czemu? Ja jestem bardzo ciekawy, jak Robert Pattinson sobie poradzi w tej roli. No, większość już go skreśliła. Znaczy większość. Duża część ludzi go skreśliła. Ja wiem, ponieważ, że to jest prawidłowe, ale... Nie, ja ci powiem, że ostatnio w Latarniku. Przecież Latarnikiem rozbił bank tak świetnej roli. Gdyby Latarnik nie był niszowy, to by rozbił bank. No. Aczkolwiek drugą jego próbą jest to, że teraz występuje u Nolana, nie? W Tenecie. Który miał mieć premierę za miesiąc. Najnowszy film. Ja powtarzam, co internety mówię. Ja nie widziałem żadnych opinii takich, ale może też ich nie szukałem aż tak. Ja jestem, wiesz, dobra, zagrał w Zmierzchu, ale to było tam 15 lat temu no. I faktycznie to był początek jego kariery aktorskiej, tak? Od tego czasu rozwinął się i myślę, że tak jak Zac Efron dał sobie radę z pozbyciem się tej łatki dzieciaka z High School Musical i jest naprawdę... W ramach łatki, kto to jest? I naprawdę przyjemnie się go teraz ogląda na ekranie. W czym się gra? W zeszłym roku zagrał w filmie o Tedzie Bundym. A, racja. Tak samo wydaje mi się. Z drugiej strony Daniel Radcliffe nadal jest trochę, no, Harry Potter, nie? Nie, no co ty, to teraz Gun Akimbo, nie? No a Gun Akimbo to tak. To jest Harry Potter z pistoletami w szlafroku i śmiesznych kapciach. Bo słuchaj, bo to trzeba te filmy chyba... Wydaje mi się, że Gun Akimbo jest czymś pomiędzy Harrym Potterem a Swiss Army Man. Jezu, to tak jakby nie dostał listu Hogwartu. Nie, że to musisz po prostu odpowiednio chronologicznie ułożyć i wtedy to ci się zamknie w idealną... Tak, to wszystko dzieje się w tym samym uniwersum. Tak, że najpierw został tym. Najpierw został magiem, potem został dresem, czy tam chuliganem, nie? On chyba w chuligan zgrał. Mhm. A nie, to był Elia Hood chyba. Mi się pomyliło z Frodem. Też... Nie, Imperium to się dobrze widzę? Więc tak, najpierw był magiem, potem mu wyrosły rogi. Potem... Faktycznie, był ten film, gdzie on był już jakimś szatanem. Tak, potem przykręcili mu, czy tam pistolety mu najpierw przykręcili, potem mu wyrosły rogi, potem został milionerem w iluzji, a potem umarł i został tym człowiekiem z scyzorykiem. I grał, znaczy podkładał głos w Playmobil The Movie, czyli taniej podróbie Lego The Movie. Tak, co jest dla mnie... Nie będę wyrażał się na ten temat, bo... No chałturą jest, no co? Chałturą to jest, jak bardzo delikatnie byś powiedział i miałbyś klasę, a no. A ja bym powiedział, że to jest jakaś pierdolona pomyłka po prostu. No wiesz co, zaczął pracę aktorską w wieku tam, nie wiem, 8 lat, 9? Nie wiem, ile tam dzieci mają idące do Hogwartu lat. 11. No to powiedzmy 11 lat. 30, a pierwszy Harry Potter to 2001. No, przepraszam, teraz 2001. Czyli 19 lat temu, czyli 11 lat miał. No, idealnie. Ale tak, jak się zastanowi, to chyba żadne dziecko z Harry'ego Pottera nie odniosło sukcesu. Technicznie...
Nie, Emma Watson nie odniosła sukcesów. Nie, mówiłem nie Watson. Ja mówię o Robercie Pattisonie, który był w czwartej części. Tak, ale on nie był dzieckiem, nie? On się tam pojawił już jako kończący szkołę, absolwent wręcz. On był chyba wtedy na ostatnim albo przedostatnim roku, czyli miał albo 17, miał 17 chyba. No tak, więc nie był już, dzieckiem, nie? Nie był. Bo... Ale był w Harrym Potterze i nie miał. Ale wybora. Chyba wcześniej zagrał w Zmierzchu, a dopiero potem w Harrym Potterze. Nie? Czy odwrotnie? Nie pamiętam, kiedy był Zmierzch. Czwarta nie część. Nieważne. 2005. Nieważne. Roberta Pattisona będzie można zobaczyć w następnym filmie Christophera Nolana. Okej. Okay. Nazywa się Tenet. Swoją drogą, najpierw był Harry Potter, a potem był film Zmierzch. Ale jesteśmy przy Christopherze Nolanie. Wink, wink. Dobrze, spoko. No. No. W każdym razie... To jest co dalej? A, tak, Jezus Maria, przepraszam, jestem pośledzony. Tak, Christopher Nolan. I kolejny skok do przyszłości. Konkretnie to jest tam chyba rok koło 2070. Znowu moje pytanie. Czy wy widzieliście Interstellar? Nie. Kamilu? Nie. Okej. Okay. No to... Interstellar jest to film Nolana, który nie pamiętam z którego roku jest, to jest bardzo nieważne, który miał być takim, przynajmniej ja kojarzę, że był reklamowany jako taki dorosły film sci-fi, bardzo naukowy, jakby bardzo pompatyczny, no bo to Nolan. I zgadnijcie, którą z tych rzeczy jest ten film. Jest dramatyczny, głównie. Obejrzałem go, ponieważ jakby miałem do niego takie nastawienie dość neutralne. Jakieś tam, no nie wiem, parę tych filmów Nolana mimo wszystko widziałem. Widziałem tego Dark Knighta, widziałem tą Incepcję i jakieś tam jeszcze, których pewnie teraz nie przywołam tak łatwo. Ale... jakby, moim zdaniem Incepcja jest naprawdę fajnym filmem, ale Interstellar to jest taki dymiący kawał gówna. Naprawdę. W sensie, ten film, jeśli chciałoby się go zobaczyć, czy powiedzieć o nim coś dobrego, jest bardzo ładny. Jest naprawdę bardzo ładny i w sumie nie dużo więcej. Muzyka nie jest w nim jakaś szczególna... Fabuła jest bardzo, jak to się mówi? Ameryka ratuje świat, czy nawet istnienie ludzkiej rasy znowu. Ogólnie, może powiem trochę o fabule, bo to jest niezły cyrk. Mogą się pojawić jakieś drobne spoilery, ale come on, ten film jest stary i nie oglądajcie go, naprawdę. W sensie... Te 3 godziny, bo on trwa 3 godziny, dłużą się, jakby to trwało dużo dłużej. Ten film, more or less, tak jak wspominałem, jest koło roku 2070. Na Ziemi nastąpiły nieznane chyba tak naprawdę kataklizmy, które spowodowały to, że jest dużo gorzej z... bo widzimy wszystko przez perspektywę gościa, który jest farmerem aktualnie i ma 2 dzieci. Nastąpiły jakiegoś rodzaju kataklizmy, czy też wojny, które mocno przetrzebiły ilość ludzi na świecie. Mocno jest bardzo duże zapotrzebowanie na jedzenie, stąd wszyscy, którzy tylko mogą, zostają farmerami i z tego żyją. Jest bardzo trudno z edukacją, co jakby dowiadujemy się w trakcie filmu, że tam główny bohater chce, żeby jego dzieci były dobrze wyedukowane i niestety jest ciężko, żeby to zrobić. Co jeszcze? Głównie jakby ten film nazywa się Interstellar, czyli wiemy już, że będzie coś o podróżach międzygwiezdnych. W skrócie, w takim dużym telegraficznym skrócie, naukowcy odnajdują, że jakby choroba, która pustoszy jakieś tam uprawy, przenosi się z kolejnej uprawy na kolejną i to spowoduje niechybnie taki światowy, globalny, na gigantyczną skalę głód, który po prostu zniszczy
ludzkość. Nie będzie co jeść, nie będzie jak żyć. Ta ziemia też jest już trochę spustoszona, na przykład jest tam bardzo, jakby jest to pokazane w tym filmie tak, że tam miejsce, w którym dzieje się akcja na początku, jakieś tam chyba gdzieś w Teksasie, jest pełno pyłu, takiego zamiast ziemi jest po prostu pył i on zbiera się na wszystkim, non-stop wieje, non-stop są burze piaskowe, takie wręcz jak na pustyni się dzieją. I że tam farmerzy narzekają, że no kolejna tam uprawa zniszczona przez tą chorobę, która nie pamiętam jak się nazywa. Ona się chyba po angielsku nazywała Blight. COVID-19, no. Tak. Tylko, że u roślin. I tak, naukowcy odnajdują, że no to tam mamy jeszcze parę lat, ale to w sumie tyle. I zupełnym przypadkiem naukowcy odnajdują też, że gdzieś w okolicach Saturna, tak mi się wydaje, że to był Saturn, gdzieś w okolicach Saturna pojawił się tunel czasoprzestrzenny. I przez ten tunel można zobaczyć i też dostać się do jakiegoś zupełnie innej galaktyki, gdzie być może są planety, na których można zamieszkać i powinniśmy przenieść się tam całą ludzkością. Znaczy, to brzmi całkiem spoko. Tak, to brzmi całkiem spoko, ale to jest przedstawione w taki turbo pretensjonalny sposób i tak turbo skrótowy. Bo to, co ja mówię, to nie jest bardzo skrótowe w porównaniu do tego, co pokazuje film. More or less, dowiadujemy się tego wszystkiego, co powiedziałem o tym tunelu czasoprzestrzennym, gdzieś mniej więcej w 5 minut filmu. I jakby nie to, że to jest głupie, ale to jest tak przedstawione, że bardzo ciężko jest w to, ciężko jest temu dać wiarę, nie? I ogólnie nasz główny bohater, który jest farmerem, ale okazuje się, że w przeszłości był szkolony na pilota dla NASA, musi zawieźć tam badaczy, żeby oni sprawdzili, czy jest tam planeta, na której da się mieszkać i jak się tam w ogóle dostać najlepiej. O, i zaczyna się wielka odyseja. Still better than Jupiter Ascension. A? To nie wiem, co to jest chyba? Jupiter Wstąpienie, to jest ten film sióstr Wachowskich. Aha. Paru lat? Słyszeliście o nim, czy nie? Nie, chyba w ogóle nie. To było też tak... Kręciłeś tytuł? Bo to jest intronizacja w polskiej wersji. No, kurwa. Nie no, Jupiter Ascension. Ale po polsku jest w ogóle Jupiter, a nie Jowisz. Czy to jest Jupiter, / intronizacja. To jest official polski tytuł. Tak, ale dlaczego jest Jupiter, a nie Jowisz? Chyba, że dlatego, że Jupiter to jest imię. A, okej, dobra. A imion się nie tłumaczy. Tak, nie, no to w porządku. Nie, bo myślałem, że to jest coś, co się dzieje na Jowiszu po prostu, albo cokolwiek. Też. A. W sensie to, co opowiadałeś o Interstellarze, przepraszam, że ci przerwałem. No. Na papierze brzmi fajnie, możliwe, że wykonanie było gorsze, ale pamiętam całe te takie zamieszania, że nagle ktoś się okazuje kimś i takie machlojki, to mi przywodzą na myśl właśnie te sci-fi najgorszego sortu. No. I między innymi Jupiter Intronizacja, którego fabuły za cholery już nie pamiętam, bo była tak skomplikowana, ale akcja przenosiła się pomiędzy Ziemią i Jowiszem, chyba Saturnem, stacją kosmiczną, Księżycem i tak dalej. Głównymi bohaterami jest tytułowa Jupiter, grana przez Mile Kunis, która jest połowicznym klonem matki wszystkich złych typów w tym filmie. Okay, to było parsknięcie czy kichnięcie? To było parsknięcie. To brzmi jakby ludzie w gimnazjum się zaczęli scenariusz pisać. Channing Tatum tu jest. Tak, jeszcze. Channing Tatum gra super żołnierza z kosmosu, który jest tak naprawdę człowiekiem wilkiem. Ma wilcze DNA. Tak, ma wilcze DNA.
O kurwa, fakt. Ja... I ja jego... chcę to zobaczyć teraz. Jezu, obejrzymy to razem. To ej, brzmi jak taki super. Możemy pastisz. Jako taki ten, możemy no. Jako special obejrzeć Jupiter intronizację. To nie jest głupi no. Pomysł. To jest ale serio. Niezły. Ja pamiętam, że oglądałem ten film i cierpiałem na nim bardzo, więc będziemy cierpieć razem. Jest Sean Bean tutaj nawet, Jezus. I Eddie Redmayne. I to jest. Czekaj, umiera w tym jego, filmie? Jego nie znam tak po nazwisku. Eddie Redmayne to jest ten, który grał Stephena Hawkinga. Okej, dobra, to już lepiej. I tego, i grał tego. Tak, fantastycznego zwierzęta. Tak. Newta Scamandera, o tak się jest. Nazywał ten gość. Tak, właśnie. Tylko ja go kojarzę z Filarów Ziemi. Tak. Ja go jeszcze skojarzę z tego filmu Kobieta z obrazu, czy coś takiego. Gdzie... I jeszcze widzę, że grał w Les Misérables, ale to nie moje. No, ale... no w każdym razie. To brzmi jak super film do obejrzenia. To tak kosmicznie głupio brzmi, tak, ale tak, tak dobrze. Tak, ten film wygląda jakby chciał być na poziomie Dune'y. Mhm. Na papierze może i brzmiał jak Interstellar, no. Ale ostatecznie wyszedł z tego Jupiter intronizacja. Okej, okay. W każdym razie, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć o Jupiterze intronizacji? Nie, ale chcę nawiązać z powrotem do Interstellara. Chcę, no, ponieważ ja się wtrąciłem, więc płynnie wrócę na twoje tory. Mówiąc, że jeżeli dobrze pamiętam, to jedną Interstellar robotę robił dobrze, a mianowicie bardzo dobrze wyrenderował to, jak faktycznie czarna dziura wygląda, co zostało potwierdzone w zeszłym roku, kiedy udało się zrobić zdjęcie pierwszej czarnej dziury. I się okazało, że faktycznie horyzont zdarzeń wygląda tak, jak ta komputerowa animacja zaprezentowana w Interstellar. Interstellar, czarna dziura wygląda naprawdę spoko i jakby mogę potem trochę wrócić do tej czarnej dziury, do tematu, bo to są niezłe grzyby, ale tak, ona wygląda bardzo, bardzo fajnie, natomiast miejscami jest takie wrażenie, że coś im nie domagało z komputerami albo z technologią, bo jest taki jeden bardzo konkretny moment, kiedy, bo jak wspominałem, jest ten wormhole, ten tunel czasoprzestrzenny. Jak przechodzą przez tunel czasoprzestrzenny, jest takie fiu bździu, gdzie lecą naprawdę przez tunel? I ten. I potem wychodzą w tej właściwej galaktyce. I tam jest takie. Wygląda to słabo. Dobra, ale że widzę, nie przedłużając, że tak powiem. Strasznie słabe postaci są w Interstellarze. Jakby są super nielubialne. Główny bohater jest takim mrukiem, niesamotnikiem, bo ma dzieci. Jego dzieci to są takie odlane z formy plastikowej, stokowe postacie, że no to jest mój syn i on jest taki jak ja, on rozumie to co robię, a to jest moja córka, która buntuje się, nie chce żebym ja odlatywał, a ten ojciec, on bardzo chce wrócić do swoich dzieci na ziemię i okazuje się, że to wszystko trwa kosmicznej ilości czasu i jest tam... O nie, ta planeta jest bardzo blisko czarnej dziury, przez to jak do niej polecimy i wrócimy, to minie dużo więcej czasu dla innych niż dla nas i w ogóle... Dajcie Salemowi Bigosu. Tak. No. Ogólnie Interstellar straszne gówno. W sensie ładne, jakiś tam pomysł miejscami był. Matt Damon jest spoko. Jest tam Matt Damon, tak, przez chwilę. Ale ogólnie to strasznie nie polecam. Strasznie przeciągnięty, strasznie taki zadufany w sobie. Strasznie wydaje mu się, że jest bardzo naukowy i taki podniosły, że tu ja tutaj trzymam pochodnię, która oświetla skałę, na której jest narysowana nauka, a wy na nią nie chcecie patrzeć, ale ja wam i tak pokażę. Nie, w ogóle taki nie jest. Jest zupełnie bzdurny i... A końcówka to jest taka katastrofa kolejowa, że to szkoda w ogóle mówić. Interstellar to jest... Ja pierdolę, jak zły film. Ach. Wrzućmy no to na początek cześć. Takiego recenzji. To zobaczymy, co powiesz po obejrzeniu Jupiter Introniza. Będziesz musiał, na następnym podcaście będziesz musiał powiedzieć, czy jednak, który gorszy. A, dobrze. Dobra, to przejdźmy może jakoś pozytywnie. No. W tym odcinku ja przejmę rolę M od Spec od Netflixowych bajek.
Tak. Aczkolwiek wkurzę też M, ponieważ przedstawię mu propozycję świata, gdzie to jednak furasi wygrali. Czyli Brand New Animal. To jest to Beastars, czy nie? Nie, nie. To jest Brand New Animal, znane jako BNA po prostu. 3 litery. I teraz sprawdziłem już i to jest tak. Obecnie anime to jest tylko na japońskim Netflixie. Mm-hmm. I tak będzie chyba przynajmniej do wakacji. To jak potem... ty to już obejrzałeś? Watashi wa Nihon coś tam. Wiesz. Nie wiem. Dlatego pytam. Ale animacja ładna. Tak, nie obejrzałem jeszcze. Nie obejrzałem jeszcze dużo. To mogę powiedzieć. A ile obejrzałeś może tak? Obejrzałem jeden odcinek, żeby nie spoilerować za dużo dla M. I na nim się skupię. Tak. Brand New Animal to jest nowa animacja studia Trigger, które jak wiem chyba obaj lubicie. Muszę to podejść ostatnio o Promare. Tak. I co to jest? Brand New Animal opowiada o świecie, gdzie normalne jest, że są ludzie i są ludzie, którzy są zwierzętami. Oczywiście ludzie, niektórzy uznali, że to są jakieś podrasy i że w ogóle takich stworzeń nie powinno być, więc mamy już polowania na te stworzenia. I mamy kontrargument w postaci tego, że miała nazwisko Rose, ta babeczka, też będąca właśnie bestią, wymyśliła, że no to stwórzmy dla tych bestii osobne miasto, taki azyl, Zutopia. Które nazwali... Tak, dokładnie. Nazwali to Anima City. Okay. I tak, no i właśnie z jednej strony mówi się, że to jest taki azyl, z drugiej strony chodzi o to, że to bardziej getto. Okay. W pierwszym odcinku poznajemy główną bohaterkę, jaką jest zapisałem sobie Michiru. Michiru jest jenotem, czy też niektórzy mogą znać to stworzenie jako tanuki. I która próbuje dostać się do Anima City. Crash Bandicoot jest jenotem, nie? Co? Crash Bandicoot jest jenotem, nie? Tak, on nie. Jest... Jenotem czy diabłem? Nie, on jest tym, Yamrajem. A, Yamrajem. To jest bliskie do jenota, ale to nie jest to samo. Okidoki. No. Tak. W ogóle właśnie to miasto, to kojarzyłem, że to jest coś w stylu pomysłu, jak był w Detektywie Pikachu też, nie? Czyli w sumie takiego miasta, gdzie już właśnie te Pokémony jednak są też obywatelami. No to tu podobnie, tylko że właśnie do Anima City mogą wejść tylko właśnie stworzenia, które są tymi bestiami. No i główna bohaterka próbuje się przez odcinek dostać do tego Anima City, gdzie po drodze ludzie, nie zważając na to, że ona właśnie kurwa jedzie do tego miasta, to próbują ją zabić, bo co ona robi na wolności. Mimo, że jest po prostu na autostradzie, która prowadzi tylko do tego miasta. Fuck it. Tak. I to jest początek, czyli pokazanie właśnie fabuły, jak to ludzie są źli. Potem trafia do tego miasta, gdzie okazuje się, że właśnie jest to dziesięciolecie powstania miasta i poznaje tam gościa, który jest dla mnie po prostu kopią Big Biego Wolfa z Wolf Among Us, jeśli ktoś grał tą grę studia Telltale. Tak. To jest tak OP postać, to jest połączenie właśnie tego Big Biego, który ma jeszcze do tego wiedźmińskie zmysły. Patrzę teraz, czy gdzieś jest klatka, na której byłby pokazany. Zwilk, który ciągle jest wzruszony na każdej scenie, że o, jak świetnie, że już 10 lat mamy swoje miasto. Już wam tutaj wklejam. Jeszcze też mieli. Zawsze ma takie potężne one-linery, nie w stylu nie pozwala, że ktoś zakłócił festiwal w tym mieście. No taki wyraz twarzy jak Bigby trochę. Tak. I po chwili w zasadzie główna bohaterka zostaje okradziona, idzie po Telebim i pod Telebimem jakaś inna bestia coś tam szykuje i Telebim wybucha. No. Wszyscy uciekają, się okazuje, że właśnie w tym mieście, które jest takim przecież azylem i ten, no to też są bestie na usługach ludzi, którzy próbują zrobić jak największy chaos i zamieszanie. Cóż mogę powiedzieć? No, animacja jest świetna, to jest typowy Trigger.
Nawet zrobiłem gifę właśnie, który zdecydowanie bardzo mi się podoba. Wszystko jest w pięknych kolorach. Jak nastąpiła walka, to był taki właśnie typowy cyberpunk 2077, czyli fiolet, zieleń i pomarańcz. Jeśli chodzi o... już nie pamiętam, dobra. Oczywiście wszystko jest takie overpower. Wilk ma na przykład moce po prostu wyczuwania wszystkiego nosem. Zamyka oczy i tak jak Geralt w dwójce czy w trójce miał właśnie takie coś, że po prostu ślady już wykrywał, nie wiem na co. W trójce. No, bat zmysł, no. Tak. Batman to miał nawet... w Arkham Asylum. Tryb detektywistyczny. Tak. I to jest tutaj aż sparodiowane po prostu, że on nie dość, że znajduje tego gościa, który to podłożył, to jeszcze z węchu mu się jego sylwetka układa i jeszcze sylwetka właśnie gościa, z którym on ustalił w zasadzie to, że będzie zamach. No, i to już było cudowne. That's a lot. To jest trigger, no po prostu. Tak. Trochę jak ten, jak drugi Jojo, jak Jojo z Nowego Jorku. Są tu fucking Jojo reference. On też miał tam takie momenty, że tam o... Tak, ale on był trochę bardziej jak Sherlock Holmes, że zauważał detale czy coś takiego, nie? Że o, masz tam krew na koszuli, nie masz na marynarce, więc musiałeś ten kaset wsadzić do tylniej kieszeni spodni. Tak. To właśnie, no ale to jest taki Sherlock Holmes moment, mam wrażenie. Właśnie się zastanawiam, w którą stronę to pójdzie, te śledztwa w przyszłych odcinkach. Czy to ciągle będzie jego nos, czy to będzie też właśnie takie rozkminianie, jak wy mówicie, z innych dzieł kultury. Coś właśnie miałem jeszcze dodać do tego i sam się zapomniałem. Bardzo podobało mi się to, że Trigger wie, że jest Triggerem, więc na przykład była bardzo fajna scena, jak na Telebimie był puszczony Inferno Cop. I był świetnie pokazany. Kurde, no bardzo polecam. A właśnie, to Trigger też przecież zasłynął Little Witch Academia. Nie wiem, czy oglądaliście. Tak. Ich pierwszy w ogóle ten. Ich pierwszy. Kilku. Pierwszy... Nie. Co ja chciałeś dokończyć, bo. Jest... Że Little Witch Academia to jest chyba pierwszą rzecz, jaką wydali. Jako Trigger już. Czy ja wiem? A Inferno Cop nie był wcześniej? Wydaje mi się, że nie. Ale mogę się... A chociaż zależy, bo Little Witch Academia miało też film najpierw, nie? Możliwe, że ten film, który tam... Przerwało cię? Metrażówka. Przerwało cię troszkę. Aha, mówię, że ten film Little Witch Academia też nie był taki full pełnometrażowy, bo on tam trwał 40 minut czy coś takiego, nie? On chyba nawet godzinę nie trwał. Więc możliwe, że to faktycznie była ich pierwsza twórczość. A, i chciałem powiedzieć, że główna bohaterka jest właśnie też bardzo zbliżona do głównej bohaterki Little Witch Academia, nie? Czyli trochę naiwna, bardzo pretensjonalna przy tym. Oczywiście z typowym dla Triggera też tym, że ciągle drze japy, jeśli musi coś powiedzieć. I jest, powiem tak, po pierwszym odcinku jestem zachwycony, na pewno będę oglądał dalej. I warto, żeście sobie chociaż zobaczyli ze względu na sposób tego rysunku, animacji i gry kolorem, które się wcześniej spodziewały. No ja jestem fanem ogólnie Cingla, więc myślę, że tak. Że jeżeli faktycznie, tak jak mówisz, pojawi się w niedługim czasie na Netflixie, to ja obejrzę. Tak, to ja cię wtedy pingnę. No spoko. Nie no, jeśli wrzuciliście sobie ten skrót z Google Grafika, to widzicie, no jak to jest. Tak. Gra kolorem jest, po prostu. I opening jest świetny. No ale ja lubię openingi. Chyba tyle. To może zakończmy, żeby nie było tak cukierkowo, zakończmy odradzając wszystkim oglądania Netflixowego Ghost in the Shell. To o czym rozmawialiśmy przed nagrywaniem, że... Powiedzmy to też naszym słuchaczom, żeby tego nie oglądali, bo to jest gówno. No tak. Jesteśmy przy Netflixie. Znaczy, szczerze mówiąc, nie oglądałem tego, więc ciężko, nie chcę być taki, że gówno, zupełnie tego nie oglądajcie, bo tego sam nie oglądałem, ale wygląda strasznie, więc... Wygląda jak... Chociażby ze względu na to możecie być, chcieć być ostrożni, dobierając sobie coś do oglądania. Kojarzy mi się to, jak dobrze wspominam taką kreskówkę z dzieciństwa Beast Wars. Nie wiem, czy kojarzycie Transformery, które zamieniały się w zwierzątka.
I to jest trochę tak jak tutaj z tym Gitzem, że Gitza też wspominam z dzieciństwa, więc pamiętam, że to było dobre, po czym wchodzę na Netflixa, jakbym to zobaczył, to bym się popłakał, nie? Tak jak się popłakał, kiedy zobaczyłem, jak naprawdę wyglądała grafika 3D w Beast Wars. Ale to już zostawiam wam do wygooglowania i na tym kończę temat. Rozumiem. I no. To chyba na tyle na dzisiaj, nie? Tak. Myślę, że tak. Myślę, że to dobry moment, żeby skończyć. Tak, wypluliśmy się z tematów. Więc do następnego razu, do usłyszenia. I dzięki, tak, że dotrwaliście do końca. Ej, może zaczniemy wrzucać jakieś pytania, że wiesz, że życzymy jakąś zagadkę na start i osoba, która słucha do końca, to pozna odpowiedź. Tak na początek dokończy. Czy tak gość Indusza jest gówniany? Albo nie, wiesz, takie suchary, nie? Tam, co robi ten, dlaczego choinki nie są głodne? Bo jodła. Dlaczego choinki, bo jodła? No, choinka, no Jezu, no, albo co mówi biolog wchodzący do sklepu elektronicznego? Co mówi? Przepraszam, cytoplazma. Jezus, dobra. To jest dobry moment, żeby skończyć. To jest pora, żeby skończyć. Dobrze, mówili dla państwa trzej muszkieterowie z Podkatowic. Mateusz Siwiński. Z Warszawy Oskar Machnowski. I z Bielawy Kamil Dymczyszyn. Jo! Nara.